Gdy w 2014 roku na rynek trafił kapitalny Wolfenstein New Order, nie kryliśmy dumy, że tak mocno został zaznaczony tam wątek Polski. W końcu jedna z głównych bohaterek była Polką, jeden z najlepszych etapów rozgrywał się w polskim szpitalu, a sam BJ Blaskowicz próbował wypowiedzieć kilka kwestii w naszym ojczystym języku. Kim jesteś? Jestem William J. Blaskowicz, Ranger Army. USA. Tym samym The New Order stało się jedną z najważniejszych zachodnich produkcji, zawsze wymienianych w artykułach i filmach dotyczących polskich smaczków w grach wideo. Dzisiaj za to przyjrzymy się sześciu mniej znanym, zapomnianym misjom, których akcja toczyła się na terenie Polski. Nigdy nie byłem wielkim fanem bijatyk, ale jedno, co robiło na mnie zawsze kolosalne wrażenie, to pieczołowicie oddane areny, na których przyszło nam walczyć. Miejsce szóste, druga część Tekken Tag Tournament. Dzięki temu, że mordobicie ograniczają się przeważnie do pojedynków 1-1 na małej przestrzeni, twórcy więcej uwagi mogli poświęcić zarówno modelom bohaterów, ale też właśnie samym arenom. Do tego od czasu Street Fightera 2 fascynował mnie sam dobór miejsc, w których przychodziło nam oklepywać się po twarzach. W Street Fighter 2 towarzyszyła nam mapka z rozrzuconymi 8 lokacjami po całym świecie. I to właśnie tam można zobaczyć najpopularniejsze miejscówki. Nie mogło zabraknąć Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii czy Rosji. W starszych wersjach jeszcze Związek Radziecki. Ponad 20 lat później w Tekken Tag Tournament 2 nareszcie trafiliśmy na arenę umieszczoną na polskim terytorium. Nie bijemy się jednak ani na krakowskim rynku, ani w Stoczni Gdańskiej, czy na Krupówkach. Dziwną japońską logiką w Polsce umieszczono Odeon Iluzji, czyli pewną formę teatru, tutaj zaprezentowaną w postaci cyrkowej. Niestety, projektanci tej planszy się nie przyłożyli. Napisy na plakatach w Odeonie są po angielsku, a całość jest tak nijaka, że mogłaby równie dobrze pasować do jakiegokolwiek innego kraju. Ale jak to mówią, na bezrybiu i gra gryba. To do tej pory jedyna polska arena w bijatykach z wysokiej półki. Riddle of Master Lu to jedna z ostatnich wysokobudżetowych przygodówek z tak zwanego złotego okresu gatunku, kiedy był on jeszcze szalenie popularny. Już na tamte czasy gra była jednak bardzo trudna, przygotowana w dość toporny sposób i niestety opracowana w grafice digitalizowanej, która nie przeszła do dziś próby czasu. Co nas jednak najbardziej interesuje, to wydarzenia osadzone w Gdańsku, co jest pewnym naciągnięciem założeń tego programu, bo akcja gry toczy się w 1936 roku, a Gdańsk uzyskał po I wojnie światowej status wolnego miasta. Polacy stanowili tam maksymalnie 15% całej ludności. Bohater jest dobrze poinformowany i w jednej scence komentuje sprawę, mając wątpliwości, na ile wolne miasto utrzyma jeszcze swoją wolność. Mimo to Danzig dzisiaj jest Gdańskiem, a więc moim zdaniem pasuje, choć w samej grze odwiedzamy nie tyle miasto, co fikcyjny zamek w tej okolicy nazywany zamkiem Asapik i nie ma nic wspólnego z kawałkiem Ace of Spades. Zamek należy do spadkobierców pruskiego rodu. Pomieszanie kulturowe tego rejonu zostało oddane, gdy bohater odczytuje list do barona, w którym to nazwa zamku brzmi swojsko Schloss Pik As, a więc zamek może mieć polskie korzenie. Front Mission to dziś już martwa seria całkiem udanych gier JRPG, w których przyszło nam dowodzić drużyną pilotów mechów. Front Mission swoją świetność przeżywało na konsolach PS1 i PS2. I to właśnie na PlayStation 2 wyszło Front Mission 4, w których mieliśmy okazję rozegrać dwie misje na terytorium Polski z ostatniej dekady XXI wieku. Fabuła jest tradycyjnie zagmatwana i prowadzona głównie za sprawą drętwych i dziecinnych dialogów. Co jednak ciekawe, konflikt opiera się na interesujących założeniach. Oto mamy Republikę Zawtry, spadkobiercę dzisiejszej Rosji, która popada w kłopoty ekonomiczne, gdy na terenie Polski odkryto liczne złoża naturalne, co powoduje, że ówczesna Unia Europejska ogranicza import z ówczesnej Rosji i staje się gospodarczo samowystarczalna. W piątej misji Zawtra atakuje największą bazę na terenie Polski, która umiejscowiona została w okolicach Rawicza. Przy tym stara się całą winę przerzucić na Stany Zjednoczone, aby skłócić Europę z Ameryką. Jeden z bohaterów jest pod wrażeniem rozciągłości bazy w Polsce. Ma ona się rozciągać w promieniu 40 km. Drużyna bierze udział w obronie polskiego terytorium. Wcześniej jednak bohatersko ginie polski dowódca bazy o niezbyt swojsko brzmiącym nazwisku Remer. I tak w jednej misji wspieramy resztki polskich oddziałów, aby w następnym zadaniu ścigać agresorów przez całe terytorium Polski
i dopaść ich tuż przy granicy z Niemcami. Znacznie później wątek ataku na Polskę powraca. W trakcie obrad ówczesnej Komisji Europejskiej występuje nawet polski minister o nazwisku Hofer, znowu bardzo polskie, a Rosja stara się ostatnim chirurgicznym uderzeniem zlikwidować rządzących Unią Europejską. Sprawa Polski i jej zasobów naturalnych odgrywa więc kolosalną rolę we Front Mission 4, podobnie jak konflikt Unii z Rosją. Miejsce trzecie, Death to Spies, Moment of Truth. Death to Spies to całkiem udana pecetowa seria skradankowa prosto z Rosji. Z Rosji, a więc można spodziewać się wielu udanych rozwiązań, ale też pewnego rosyjskiego niedopracowania. Mimo technologicznych problemów, cykl o rosyjskich szpiegach doczekał się wielu fanów i już 3 pełnoprawnych części. Nas interesuje ta druga. W 2009 roku do sklepów trafiła gra Death to Spies Moment of Truth z akcją podzieloną na 7 misji w trakcie II wojny światowej. 5. zadanie zabiera nas na teren Polski, do enigmatycznego Schloss von Jagielloński, czyli Zamku Jagiellonów. Naszym zadaniem jest przejęcie szyfru, a następnie wysadzenie ładunków wybuchowych, które miałyby Niemcom posłużyć do zniszczenia istotnych zabytków kultury. Paradoksalnie więc, aby ochronić pewne zabytki, musieliśmy inny wysadzić w powietrze. I był to właśnie Zamek Jagiellonów. Co ciekawe, Zamkiem Jagiellonów zwany jest Zamek Królewski z Nowego Sącza, który nie dotrwał do naszych czasów. Zbieżności jest więcej. Niemcy po zajęciu miasta w 1939 roku zamienili ów zamek w koszary, a w piwnicach zorganizowano skład amunicji, której eksplozja 17 stycznia 1945 roku zmiotła go z powierzchni ziemi. Dzięki grze Death to Spies poznajemy jedną teorię, jak doszło do tego wydarzenia. Lepiej tu nie pan. Kuraż mówi. Myślisz, że obchodzi mnie, co kuraż gada? Przecież on bez gryza nie istnieje. Ale przecież materiały wybuchowe, paliwo... Zamknij się, Paweł. Dorośli rozmawiają. Jak chcemy palić, to palimy. Miejsce drugie, Socom 3. Socom to jedna z pierwszych gier sieciowych, która odniosła kolosalny sukces na konsolach. To też jeden z tych ekskluzywów Sony, który przepadł w odmętach historii. A szkoda, bo w trzeciej części spory fragment kampanii osadzony był na terytorium Polski. Zagraniczni gracze mogli wsłuchać się w nieco dziwnie brzmiącą polszczyznę i śledzić z zapartym tchem losy żołnierzy Gromu, zwalczających terrorystyczną, komunistyczną organizację NSO. Rozmach tej kampanii robi wrażenie. W misjach odwiedzamy chociażby Gdańsk i Wrocław. Do ataku z wykorzystaniem broni chemicznej dochodzi w samej Stoczni Gdańskiej w trakcie uroczystości ochrzczenia statku Kormoran przez polską pani prezydent Ludmiłę Zarobską. Nie tylko ścigamy terrorystów po kanałach Gdańska, ale w kolejnej misji niszczymy placówkę szkoleniową terrorystów pod Wrocławiem. Prawdziwą wisienką na torcie są jednak 2 ostatnie misje z kampanii, w których przychodzi nam walczyć w zalanym wodą Wrocławiu, z ulicami podtopionymi niczym z czasów powodzi z 1997 roku. I właśnie w takich warunkach dochodzi do regularnego starcia z terrorystami. Rozsławiaj imię polskich stoczniowców! Nadaję temu pięknemu statkowi imię Kormoran! Miejsce pierwsze, Red Alert 1, ale też inne gry z serii Command & Conquer. Seria Command & Conquer ma długą tradycję umieszczania misji na terenie Polski. W pierwszym Command & Conquer w kampanii GDI do Polski możemy ruszyć już w 4. misji kampanii. Nasz kraj jest wtedy pod kontrolą Bractwa Nod, a niewielkie siły GDI zostają wysłane za linię frontu, aby odzyskać transport radioaktywnych materiałów, które mogłyby posłużyć Nod w budowie bomby atomowej. W Tiberian Sun Polska zaś okazuje się być miejscem, w którym znajduje się rdzeń Kabala, czyli niezwykle groźnej sztucznej inteligencji. Dzięki mapce ukazanej w odprawie przed misją możemy przyjąć, że rozgrywa się ona gdzieś w okolicach Malborka albo Tczewa, być może w Szymankowie, Gnojewie lub Tropiszewie. Najlepszą jednak misją z serii Command & Conquer z akcją w Polsce jest ta z samego początku kampanii sowieckiej z gry Red Alert. W pierwszym zadaniu ruszamy do Torunia, aby zdusić działania tamtejszej partyzantki i zniszczyć samo miasto. Nie jest to trudne zadanie, bo wirtualny Toruń składa się z kilku chat i farm, wokół których rozstawiono niezliczone ilości łatwopalnych ładunków. Misja zajmuje ledwie kilka minut. Najciekawsze zostawiono na koniec. Tam w krótkiej filmowej wstawce oglądamy sowieckie samoloty ostrzeliwujące polskich cywilów. Okazuje się wtedy, że Toruń leży w terenie górskim i bardziej przypomina jakąś zabitą dechami wiochę niż miasto, które w latach 50. miało ponad 90 tysięcy mieszkańców. Być może plan Einsteina, aby zmienić bieg wydarzeń historii przez zabicie Hitlera,
doprowadził też do takich niespodziewanych konsekwencji geograficznych. Tak prezentuje się moja lista 6 nietypowych, zapomnianych etapów i misji rozgrywających się na terytorium Polski. Jeśli o czymś zapomniałem, jeśli macie jakieś ciekawe przykłady podobnych etapów, dajcie znać w komentarzach.